Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Salespresso menedżerskim, zmontowanym dla Was, ale uwaga, nie tylko dla menedżerów. Dzisiaj moim gościem jest Przemek. Mamy taką tradycję, że gość przedstawia się sam i ma na to 30 sekund. Także żeby tradycji stało się zadość, oddaję Tobie mikrofon. Masz 30 sekund i proszę, przedstaw się. Dziękuję, Łukasz. Myślę, że to nie będzie, mam nadzieję, to nie będzie aż tak skomplikowane, ponieważ w organizacji, z którą współpracuję w tej chwili od 5 lat, tradycją jest między innymi 30-sekundowe przedstawianie się, 45-sekundowe przedstawianie się, więc myślę, że spróbuję. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Przemysław Młodzianowski, jestem dyrektorem zarządzającym sprzedażą B&I Polska, odpowiadam za rozwój organizacji. Generalnie zajmuję się konsultingiem biznesowym już od kilku lat, zarządzaniem we franczyzie, zarządzaniem strukturami rozproszonymi, szeroko rozumianymi, zarządzanie sprzedażą, skalowanie biznesu, to jest coś, co od dłuższego czasu robię i mam nadzieję w tym odcinku trochę przybliżyć dzisiaj tych swoich już prawie 20-letnich doświadczeń właśnie w zakresie sprzedaży. Super, ja muszę się tak trochę prywatą podzielić, że zaprosiłem Przemka, ponieważ my się spotkaliśmy pierwszy raz ponad 10 lat temu w branży finansowo-ubezpieczeniowej. To prawda. Ja tak Ciebie pamiętam od samego początku naszej znajomości jako menedżera z duszą przedsiębiorcy, a ponieważ chodzi mi ten temat przedsiębiorczości bardzo mocno po głowie od jakiegoś czasu, to pomyślałem, że nikt lepiej jak Ty nam o tym nie poopowiada. Dziękuję, doceniam. Tym bardziej, że masz na co dzień do czynienia z wieloma przedsiębiorcami z różnych grup, o różnych wielkościach, z różnymi problemami. No i chciałbym dzisiaj, żebyś był takim trochę wujkiem dobra rada. Dlatego też obecność tutaj Przemka. Przemek, pierwsze pytanie, takie może trochę luźniejsze, to pamiętasz, kim chciałeś być, jak byłeś dzieckiem? Ja byłem dosyć aktywnym dzieckiem. Ja miałem zawsze 100 pomysłów na i chyba to mi tak zostało potem. Dlatego zostałem w sprzedaży i w zarządzaniu, bo jak masz dużo tej energii niespożytej, no to możesz ją spożyć, wykorzystać właśnie w sprzedaży. Ale pamiętam, że miałem tych pomysłów dużo. Od policjantów, wiadomo jak to mali chłopcy, po strażaków, jakichś tam innych rzeczy. Pamiętam, chodziłem na tańce, tańczyłem w zespole w podstawówce, chodziłem na szachy, na rzeźbę, różne rzeczy robiłem. Próbowałem wszystkiego. Byłem harcerzem, więc jakby te przygody i epizody były bardzo, bardzo różne i szukałem tej swojej drogi i te pomysły mi się zmieniały, więc pamiętam, że jak już trochę bardziej zacząłem pracować, pierwsza praca poważna i na jednym takim ze spotkań rekrutacyjnych menadżerka mnie zapytała, co bym chciał robić za 20 lat i tak dalej, to jej odpaliłem, że chciałbym być menadżerem klubu piłkarskiego, bo mi się to wtedy wydawało takie fajne, trochę grałem w piłkę, że będę z jednej strony robił to, co lubię, a z drugiej strony zarabiał przy tym fajne pieniądze jako menadżer, Barcelona, te sprawy, nawet chyba pamiętam, powiedziałem o Barcelonie, więc taka wizja trochę tego, co się dzisiaj dzieje w postaci Roberta Lewandowskiego i tego szału na Barcelonę, ale tak, to też sport był blisko, dużo takich różnych aktywności, ale bez takiej jasnej odpowiedzi, niestety, co to miałoby być, że spełniam to marzenie takie z dzieciństwa, które realizuję. No właśnie, marzenie wciąż do spełnienia. Ja tak trochę zastanawiałem się, jadąc tutaj na to spotkanie, kim ja chciałem być. I pamiętam, że zawsze chciałem być księdzem, dlatego że wydawało mi się, że to taka fajna robota. Godzinkę mówisz, bardzo często to samo i jeszcze ci za to płacą. I tak trochę sobie wyobrażałem jako dziecko, bardzo małe dziecko, przedsiębiorczość, że to na tym polega. Oczywiście no, lata, z których się wywodzimy, bo jesteśmy w podobnym wieku, to lata, gdzie wpajano nam trochę inne pomysły na życie, praca na etacie, rozwój, kariera. Język, zwłaszcza angielski, był bardzo modny, żeby się go uczyć, bo zawsze się może przydać. I tak trochę ta moja droga przedsiębiorczość została całkiem niedawno skierowana. Od niedawna mogę powiedzieć, że jestem próbującym przedsiębiorcą, popełniającym błędy. I spotykam też dużo osób z racji wykonanego zawodu, konsultanta, coacha, trenera, którzy szukają pewnej zmiany. Szukają pomysłu na siebie, być może przebranżowienia się dzisiaj albo wyjścia w ogóle z drogi etatowej. I chciałbym, żebyś podzielił się z nami tutaj takimi radami, bazując na swoim doświadczeniu, ale takiej też codziennej pracy, co takim ludziom można byłoby podpowiedzieć.
Myślę, że podpowiedzi to można mieć całe mnóstwo, bo ja już 20 lat zarządzam sprzedażą dużymi strukturami. Od 5 lat regularnie w organizacji, z którą współpracuję, w której jestem zaangażowany, działam z przedsiębiorcami. To są przedsiębiorcy różnej maści, od małych, średnich przedsiębiorstw po większe, po największe. Jako BNI Polska zrzeszamy małe, średnie przedsiębiorstwa w projekcie BNI Plus, takie firmy do 100 milionów obrotu. Corporate Connections zrzeszamy firmy powyżej 100 milionów obrotu, więc działamy dosyć prężnie, starając się docierać do przedsiębiorców na różnym levelu. Oczywiście ja dzisiaj w największym stopniu skupiam się na małych, średnich przedsiębiorstwach, czyli takich, które te kilka milionów przychodów rocznych realizują. I ta moja praca polega oczywiście z jednej strony na tym, że dostarczam im biznes z rekomendacji, bo tym zajmuje się moja organizacja, natomiast z drugiej strony szeroko rozumiany consulting, no bo nie da się realizować biznesu, jak spółka i firma nie jest poukładana, więc setki, a nawet tysiące spotkań przez ostatnich 5 lat z przedsiębiorcami. Sam mam działalność, sam prowadzę firmę jednoosobową, zajmuję się konsultingiem biznesowym, mogę to tak nazwać. Mhm. I powiem szczerze, że jak otwierałem działalność 6 lat temu, po raz pierwszy, 7 prawie, to też czułem taki pewien strach przed tym, że wchodzę, no etat kojarzy nam się z czymś takim bezpiecznym, jeszcze wygodnym, ciągle wygodnym trochę, pensja wpływa, jak zachoruję, to idę na L4, wiadomo, jakieś pieniądze wpływają na własnej działalności, to jest ciągle walka, ciągle wojna, nieprzypadkowo te 2 lata są kluczowe w funkcjonowaniu firmy, bo najwięcej firm się zamyka przez te pierwsze 2 lata, startupy sobie nie dają rady, myślę, że każdy tutaj tego trochę doświadczył, dotknął gdzieś wśród swoich znajomych. Ale dzisiaj bym nie zmienił, bo jednak ta działalność i możliwość tej swobody wykonywania tego, co się chce, jak się chce, z kim się chce, jak już się osiągnie pewien poziom, no to zdecydowanie jest to coś, o co warto powalczyć, żeby na tym własnym rozrachunku jednak kształtować tą rzeczywistość wkoło siebie. Ciężko radzić, bo każdy jest inny, natomiast chętnie podzielę się kilkoma przemyśleniami, które z jednej strony mi pomogły moim znajomym, przyjaciołom, partnerom, którzy prowadzą biznesy, ale też są taką wypadkową tych wszystkich obserwacji, które mam na co dzień pracując z przedsiębiorcami, bo dzisiaj zrzeszamy ponad 2000 firm, ale tych firm, które były, które chociażby w organizacji, czy tych, które nie były nigdy, ale miałem przyjemność z nimi spotykać się, rozmawiać o różnego rodzaju projektach, czy to w pracy zawodowej, czy to w pracy edukacyjnej, tak? Bo też oprócz tego, że jest oczywiście ten element konsultingu biznesowego, to jest też element edukacyjny, bo mam przyjemność być współtwórcą programu Zarządzanie we franczyzie ze Szkołą Główną Handlową, pierwszy w Polsce kierunek. Zapraszamy słuchaczy, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć szczegółów, to zapraszam na stronę Szkoły Głównej Handlowej. Trwa w tej chwili pierwszy semestr, od przyszłego roku zapisy na kolejne, więc mamy tam też 18 słuchaczy, którzy uczą się, jak rozwijać firmę poprzez franczyzę. Ja w tym rynku franczyzowym już też około 10 lat siedzę, więc mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj poruszyć jakieś 1, 2, 3, może kilka tematów, które nasi słuchacze czy osoby, które będą nas oglądać, będą chciały wziąć dla siebie jakąś tam małą wartość i no i może coś ciekawego się zainspirują. Więc pytaj, bo myślę, że tych zakresów jest naprawdę sporo. Od takich twardych, narzędziowych, które można gdzieś tam znajdywać, od takie miękkie, od takie jak edukacja, chociażby szkolenia, czyli coś, co jest tobie bliskie, czym ty się zajmujesz na co dzień. No bo bez tego dzisiaj ciężko prowadzić firmę. Przemek, dziękuję ci za ten wstęp. Już wiem, że będzie ciekawie i bardzo mięsiście. Na pierwszy raz myślę, że wystarczy. Zapraszam na kolejną odsłonę już za tydzień.